Słuchajcie, źle wjechałem, muszę cofać. Tutaj jest jakiś wiatol czy coś tam. Na tablicy pisało pojazd nierozpoznany. Tak to jest, jak się pierwszy raz gdzieś jedzie. Ej, muszę się tutaj przecisnąć, ale jaja. Ja tu nie przejdę. Może tędy. Nagrywamy z chłopakami, pijemy właśnie piwo. Dzisiaj spoko, normalnie. Tak. Chcecie kogoś pozdrowić? Spotkanie z kolegami się skończyło. Powiem wam, że mi się odezwała choroba morska i niezbyt dobrze się czuję, dlatego muszę się teraz położyć i chyba najlepiej zasnę. Witajcie w nowym vlogu. Ja jeszcze jestem w Polsce. Jak pamiętacie z poprzedniego vloga, poszedłem spać koło Bydgoszczy, ale obudziłem się o 2 w nocy i pojechałem dalej. I wjechałem na autostradę A1, no i tam jeszcze z godzinkę pojechałem, dokładnie 110 km i jestem przed Gdańskiem 66 km. No i na tym parkingu się zatrzymałem i spałem już całą noc. Powiem wam, że fajnie mi się spało, troszeczkę suche powietrze się robi od tego webasto, jak tutaj mam głowę. No i trochę mnie gardło szczypie z tej suchoty, no ale dobrze, że wodę sobie wziąłem i popijałem. Także tak wygląda moja sypialnia, teraz będę musiał się ogarnąć. Właśnie przed chwilą wstałem, jest 9 rano, a ja dopiero wstałem. No ale chcę jechać dalej, więc no trzeba by było po prostu to wszystko tutaj posprzątać. Ale jeszcze pomyślałem sobie, że rozłożę Starlinka, którego mam tutaj. No i załaduję materiał wideo na serwer, żeby już był. Także rozstawiamy Starlinka, przez noc w ogóle trochę śniegu popadało, nadal pada. No ale co, zaczynamy dzień i mam nadzieję, że będzie ciekawie. Dzisiaj wjeżdżamy na prom, dokładnie za 9 godzin o 18 wypływa mój prom do Szwecji, także będzie ciekawie. W ogóle ta autostrada A1 jest płatna, więc wziąłem bilecik, zobaczymy też ile zapłaciłem za ten odcinek tutaj 100 km. No ale to tak przy okazji. I jeszcze muszę zatankować, bo też mi się paliwo skończyło. I mam tą domieszkę gdzieś tutaj od Marka, więc wlejemy przy okazji tą domieszkę do paliwa, no i będzie ciekawie. W ogóle jaki wstyd rozkładać Starlinka na parkingu autostradowym, no ale dobra, trudno się mówi. Jak praca to praca, nie? Trzeba po prostu mieć internet. Dobra, idziemy tu, stawiamy go przed samochodem, no i niech sobie tutaj stoi, a my montujemy modem jeszcze. Dobra, ok, Starlink się tutaj ładuje, ustawia, szuka satelity, a my za ten czas złożymy śpiwór. Ok, Starlink połączono, mamy internet. Przy okazji zobaczcie, pudełko od Starlinka robi za fajny stolik. Rozkładam teraz komputer. Ok, rozłożyłem. Jest 9:24, poniedziałek 30 stycznia. Powiem wam, że Starlink działa online, ale przypomniało mi się, że jest tutaj taka opcja topienie śniegu. Ja mam tutaj automatyczne topienie, czyli w razie potrzeby automatycznie wykryj opady śniegu i włącz ogrzewanie. Ale mogę przełączyć tutaj na wstępne nagrzewanie. No i ten śnieg, który będzie mi tam na Starlinku się gromadził, bo jak widzicie już pada, to po prostu ten śnieg będzie topniał, ale na razie dam sobie automatyczne, żeby sam wykrywał ten śnieg, także spoko. Myślę, że ta opcja się przyda, tylko tam jest napisane, że więcej baterii zużywa, więc szybciej będę tracił prąd, ale to nic. Tymczasem ładuję pliki. Ok, pliki się załadowały, powiem wam, że ja z tego Starlinka jestem bardzo zadowolony, on teraz tam stoi, bo ktoś pytał na Instagramie, jak mi się spisuje. No jak widzicie, super się spisuje, tam było chyba, nie wiem, z 3 GB materiału wrzuciłem to nie wiem w ile. W godzinkę załóżmy. No jestem bardzo zadowolony, bardzo ułatwia pracę. Teraz pojedziemy na stację zatankować, tam jest Shell i tutaj od Marka mam ten list i mówił, żebym sobie wlał ten anti-fume. On tutaj działa jakoś konserwacyjnie na silnik, na wtryski i powiedział, że mam to jeszcze wlać w Polsce. Tylko tutaj na instrukcji jest napisane, żeby było połowę zbiornika, ja mam tam 1/4 bodajże, czyli doleję trochę paliwa, potem wleję to i potem tę resztę pół zbiornika dokończę, tak żeby się to wszystko tam w baku wymieszało. Dobra, to jedziemy na stację. Tylko muszę, jak widzicie, tutaj ogarnąć, bo już mi się bałagan zaczął robić. Dobrze, mieszkanko ogarnięte, tak to teraz wygląda, całkiem ładnie. Powiem wam, że Starlink był mokry, musiałem go wytrzeć z wody, żeby go do kartonu mokrego nie wsadzać. No ale
Cóż, będę musiał chyba tak robić za każdym razem, że będę go wycierał. Dobra, lecimy dalej, cofamy się tutaj, zakaz wjazdu. Kurczę, nie wiem czy tam objadę, może się uda objechać i pojedzie na stację. No ale tak wam powiem, jest 10:30, czyli tak z godzinkę, może półtorej popracowałem i przetwornica zjadła mi 20% baterii. Tutaj miałem 85, teraz jest 35, czyli nawet 22%. Taka praca przez półtorej godzinki. Także teraz będę musiał znaleźć przewód i podczas jazdy ładować ten akumulator. Niestety nie udało mi się zawrócić na tą stację, dlatego jadę do Gdańska. Jeszcze mamy 53 km. Ładne niebo się robi. Jestem na stacji Orlen, tutaj na A1. No i teraz będę przygotowywał ten preparat. Potrzęsiemy nim. To urwiemy. Jak to pachnie? No, takim paliwem. Tutaj jest taki koreczek. Tu jest 200 ml i podobno to jest na 60 litrów bak. Ja mam niestety 80 litrów. Więc trochę będzie za mało, ale to nic, wlejemy. Także teraz mam przygotowane, mogę tankować. Tankujemy tego diesla. Diesel w Gdańsku za 8 zł i 1 grosz. Także wlejemy tam, załóżmy 15 litrów. Dobra, mam 15 litrów, teraz wlewam ten preparat. Wlałem, teraz będziemy tankować do pełna. Cena 8,01 za diesla. Dobra, a to możemy wyrzucić do plastików. Plastik. Także dzięki Marek za ten prezent. Teraz pewnie pójdzie jak burza. Dobra, wyszło 526 za 65 litrów. Idę zapłacić. Jestem na bramkach przed Gdańskiem. Sprawdźmy, ile ta autostrada tutaj kosztuje, ten odcinek. Słuchajcie, źle wjechałem, muszę cofać. Tutaj jest jakiś wiatol czy coś tam. Ja cię kręcę. Na tablicy pisało pojazd nierozpoznany. Dobra. No tak to jest, jak się pierwszy raz gdzieś jedzie. Cofam, na szczęście nikogo nie ma za mną. Stop, pas zablokowany. No przeze mnie zablokowany. Kurczę, tutaj gościu też cofa, widzicie? Także nie tylko ja się tutaj pomyliłem. Ale dziwnie, bo tylko dwie bramki po boku są do płatności, a tutaj trzeba mieć jakieś Amber Go, coś takiego. Dobra, nieważne. Jedziemy tutaj. Karton zapłacę? Słuchajcie, 17 zł i 60 groszy za ten odcinek, 110 km. No i proszę Państwa, jestem w Gdańsku, w porcie. Stoi nawet mój statek, zobaczcie. To jest Polferis, statek nazywa się Nova Star. Także za kilka godzin będę na niego wjeżdżał. Jeszcze nikogo nie ma z osobówek, same ciężarówki stoją. Bo jest godzina 12, czyli mam jeszcze 6 godzin do odpłynięcia. Dlatego ja sobie teraz w samochodzie tutaj komputer rozwinąłem i zrobię sobie miniaturkę do vloga za ten czas. No, a w międzyczasie czekamy. Tam jest check-in, czyli tam pod te bramki będę musiał podjechać i pokazać bilet, który sobie kupiłem i wydrukowałem w domu. Także widzimy się za chwilę, jak zrobię miniaturę. Zrobiłem miniaturę, coś takiego mi wyszło. Nie było innego lepszego ujęcia w tym filmie dzisiejszym, więc musi taka zostać. Tymczasem, jak mi się tam renderuje vlog, to podjechałem trochę bliżej. Także jestem pierwszy, nikt jeszcze za mną nie stoi. Jest godzina 13:50, czyli prom odpływa za 4 godziny o 18:00, ale pewnie za 2 godziny tutaj odprawę otworzą i będę musiał się odprawić. A tymczasem siedzę nadal w samochodzie i czekam. Czekam jeszcze, aż mi się wyrenderuje, ta kreseczka musi dojść do końca. Ale pomyślałem, że póki tak sobie czekam na odprawę, to mogę przeczytać listy od was. Tutaj mam listy, które wysłaliście i nie zdążyłem ich w domu przeczytać, więc zrobimy to teraz. No niestety tutaj był jakiś otworzony i nie wiem od kogo to jest, ale jest piękny rysunek, Kiki Świat, przyczepka i samochodzik, piękny, bardzo dziękuję. A jest tutaj list. Cześć, tu Kacper Skawski. Mam 7 lat, bardzo lubię was oglądać, pozdrawienia z Podhala dla pana Kamila, Kasi, Nadii, Ani i Szymusia. Zapraszam w góry, udanej podróży do Norwegii. Dziękuję Kacper, pięknie rysujesz, masz 7 lat, czyli tyle co Szymek. I ładnie rysujesz. Bardzo ci dziękujemy za te rysunki.
Pozdrawiamy Ciebie i Twoją rodzinkę. Przechodzimy do kolejnego listu. Ale poczekajcie, bo ten rysunek chyba nie jest od Kacpra. Ktoś inny to namalował. Bardzo ładnie. Również dziękujemy. No niestety tutaj dzieci otworzyły mi te listy i pomieszały mi się tutaj wszystkie te kartki, ale chyba tu jest liścik jakiś. Być może od tego rysunku. Cześć Kamil, mam na imię Amelka i mam 12 lat. Oglądam Was od 4 lat. Miło by było, gdybyś pozdrowił mnie na filmie. Subskrybuj Wasz kanał i czekam na nowe filmy. Piszę to w święta i mam nadzieję, że list dojdzie przed podróżą do Norwegii albo do Grecji. Na dole jest kilka pytań. Życzę Wam wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, które pewnie już minęły. Amelka z rodzicami. Dziękuję Ci, Amelka, za ten list. Tutaj przeczytam Twoje pytania. Do której klasy chodzi Nadia? Nadia chodzi teraz do 3. Czy na wiosnę będzie podróż? Tak, jak wrócę z Norwegii, to planujemy gdzieś pojechać z całą rodziną z przyczepą. Ile kosztuje mniej więcej jedna podróż? No taka dwumiesięczna to około 25 tysięcy, do 30 nawet. Zależy od atrakcji, które zwiedzamy. Zakopane, 24.12. Pięknie, dzięki Amelka za ten liścik. Mam nadzieję, że odpowiedziałem szczerze na pytania. I dziękujemy za rysunek, jeżeli to jest Twój. Ale chyba tak, bo kartki są z tego samego bloku. Kolejny liścik. W tej kopercie chyba nie ma listu, albo mi się zgubił. Jeśli tak, to najmocniej przepraszam, ale jest taka rzecz. To jest breloczek. Taki breloczek, rękawiczki, czapka, tutaj jakieś narty. Także bardzo dziękuję. Niestety nie wiem, czemu nie było listu. Jeśli to moja wina, to przepraszam. Wyrenderował mi się plik, więc musiałem go wrzucić do internetu, ale powiem Wam, że postanowiłem rozłożyć Starlinka, także stoi tutaj przed odprawą. No i mam internet, także to może teraz szybciej pójdzie. I wracamy do listów. Tutaj też nie było liściku, ale za to były takie zabaweczki, jakieś kotki, kamyki. Tutaj jakiś piękny taki kamień przeźroczysty. Tutaj świnka, ona tak fajnie patrzy w różnych kierunkach. Piękna. Także bardzo dziękujemy. Być może, że te listy jeszcze będą w tych tutaj kopertach, albo tutaj. Także jeszcze się nie martwcie, może jeszcze będą. Tutaj mamy list od Zosi i Antka. Dzień dobry, panie Kamilu. Nazywam się Zosia Chruszowiec. Mam 11 lat i wraz z moim bratem Antkiem, który ma 7 lat, przesyłamy panu list oraz nasze rysunki i naklejki ręcznie przez nas wykonane. Mamy nadzieję, że pozdrowi nas pan na filmie. To od dawna jest naszym marzeniem. Oglądamy każdy odcinek i z niecierpliwością czekamy na kolejne. Pozdrawiamy całą waszą rodzinkę i życzymy panu szczęścia w następnej podróży do Norwegii. Powodzenia dla dzieci na egzaminach. Buziaki Zosia i Jantek. Dzięki Zosia i Jantek. Pozdrawiam was serdecznie. Także dziękuję za liścik, za te piękne rysunki. To narysował Antek czy Zosia? Zosia. Zosia tak rysuje. A tutaj narysował Antek. Też bardzo ładnie. No i te naklejki, które zrobiliście, pięknie, tutaj można je odkleić. Tylko na razie nie będę odklejał, to jest zdjęcie z Szwecji, pamiętam jak w takiej galerii zrobiliśmy. Dzięki wielkie za ten liścik, pozdrawiam serdecznie. No a za to zdjęcie dziękuję, bo wiecie co? Włożę je sobie tutaj, jak będę zasypiał, to będę sobie patrzył na... O, wpadły mi. Na moje dzieci, ale to później je znajdę i tutaj sobie przyczepię. A tutaj liścik od Macieja. Cześć Kiki Świat, mam na imię Maciek, chodzę do klasy 4 szkoły podstawowej. Mieszkam w centralnej Polsce, jestem waszym fanem od 3 lat i regularnie oglądam wasz kanał na YouTube. Moja ciocia oraz wujek też są waszymi fanami i lubią oglądać wasze filmy. Piszę do was ten list, ponieważ moim marzeniem jest, żebyście pozdrowili mnie na jednym z waszych filmików. Nie mogę się doczekać twojej podróży na Nordkap. Mam nadzieję, że się uda. Chciałbym kiedyś się z wami spotkać. Życzę ci, żebyś jak najszybciej wbił 1 milion subskrypcji. Pozdrawiam ciebie, Szymusia, Anię, Nadię, Kasię, Marcinę, montażystę, Marka i Wiolę z Grecji. Mam jeszcze pytanie, co zrobicie ze starą przyczepą kempingową? Maciek, bardzo ci dziękuję i oczywiście pozdrawiam cię serdecznie tutaj z Gdańska i wujka i ciocie, którzy też oglądają. No i pytanie, co zrobicie ze starą przyczepą kempingową? No, starą przyczepą jeżdżą moi rodzice. Lubią sobie właśnie też ją zapiąć na samochód i pojechać też na jakiś kemping, zazwyczaj do Włoch, bo tata lubi na feratach z mamą chodzić, także do Włoch sobie jeżdżą z tą przyczepą. No i taka jest jej teraz rola, że służy moim rodzicom. Także na sprzedaż nie jest. Ja w ogóle też chcę ją trzymać dla sentymentu, bo lubię ją bardzo. Także to jest odpowiedź na to pytanie. A Ciebie pozdrawiam, Maćku, i życzę wszystkiego dobrego. I tutaj kolejny liścik. Zobaczmy. Kacper. Kacper nam namalował i napisał liścik. Witam, mam na imię Kacper, mam 10 lat. Ja oraz moja rodzina lubimy pana oglądać prawie każdy film. Specjalnie dla pana rodzinki narysowałem te rysunki. Mam nadzieję, że się spodobają. Będę zaszczycony, jeśli ten list pojawi się na filmie. Życzę wielu ciekawych i bezpiecznych podróży, miłej wycieczki po Norwegii.
i czy pan nas pozdrowi. Pozdrawiam Kacper z rodziną. Oczywiście Kacper, pozdrawiam ciebie i twoją rodzinę i dziękujemy za te rysunki. Bardzo się postarałeś i bardzo ładnie ci to wyszło. Także pozdrowionka i ostatni liścik. Tutaj ktoś chyba nam włożył za wycieraczkę, już nie pamiętam. Dzień dobry panie Kamilu, właśnie wracam do domu z pobytu w Lublinie. Mam nadzieję, że nie naruszam miru domowego. Chciałem powiedzieć tylko, że pozdrawiam pana i całą rodzinę. Dzięki pana entuzjazmowi, prostemu podejściu do sprawy stwierdziłem, że to wszystko nie jest takie trudne. Sprzedałem motocykl i kupiłem pierwszą w życiu przyczepę, trochę ponad rok temu. Do niej musiałem znaleźć samochód z powodu udźwigu. Zaczęliśmy czeską Szwajcarię, także stolicę Czech. W 2023 planuję wyjazd pana śladami do Hiszpanii. Wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku dla Kiki Świat. Oby był lepszy od poprzedniego. Pozdrawiam, Tomek Batman. Tomku, no cieszę się, że jakoś tam cię zainspirowałem, ale motor sprzedawałeś. Ale no dobra, jak tam wolisz. Motor też jest fajny. No ale dziękuję ci za ten liścik, że nam go gdzieś tam nie wysłałeś, tylko gdzieś tam włożyłeś. Także bardzo ci dziękuję i Tomku, pozdrawiamy cię. Dzień dobry. Dzień dobry. A Pan Kamil. Pan Kamil, sorry. To zaprosił dokumentom wtedy. Dobra. Paszport czy dowód? Paszport. Co ma pan ważne, co pod ręką. Dobra. Słuchajcie, ale miło. Nawet pan tutaj, który mnie odprawiał, ogląda Kiki Świat, także pozdrowienia serdeczne. Powiedział, że muszę jechać prosto i w lewo, także jedziemy. Ale jestem zaskoczony, w ogóle tutaj przyszły trzy rodziny się ze mną spotkać i Artur. Także jestem w szoku, że tylu widzów przyszło mnie tutaj odwiedzić. Dziękuję wam bardzo. A teraz muszę jechać w lewo, bo pan mnie tak kieruje. A tutaj po prawej mamy ten prom Novastar. No jest piękny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana Kamila. A, witam. Które to? To? Ten drugi, proszę odsłonić. I zapraszam, można jechać. Dziękuję bardzo. Życzę powodzenia. Dziękuję. Przyda się. Spróbuję kanał, więc. Tak, o, super. Zapraszam. Dziękuję, do widzenia. Ja nie mogę, nawet pan, który mi tutaj skanował bilety, subskrybuje kanał. Nie sądziłem, że tyle osób będzie mnie tutaj znało. Pozdrawiam wszystkich, naprawdę jestem mile zaskoczony. I pan powiedział, że mam wjechać na prom. Także wjeżdżamy. Zobaczcie w ogóle, ile ludzi tutaj na pieszo idzie. No i słuchajcie, jestem, stoję sobie tutaj pięknie. Ale zapomniałem, że ja w ogóle nie jestem spakowany do kabiny, także nie mam żadnego jedzenia, nie mam piżamy, nie mam nic. Może do jakiejś reklamówki pochowam sobie rzeczy i kosmetyczkę. Jest 16:38, także mam godzinę 20, żeby się spakować. Pewnie trochę mniej, bo potem zamykają tutaj to pomieszczenie z samochodami. Pan mi podłożył tutaj klina, ciężarówka za mną. Dobra, idziemy się pakować. Tutaj mam tą torbę z Voyo, także myślę, że do niej się spakuję, bo nic innego nie mam. A ona jest dosyć pojemna, także tutaj pakujemy rzeczy. No i oczywiście dziękuję wam za wszystkie słodycze, które przynieśliście. No i dziękuję za to miłe spotkanie. Naprawdę było chyba z 10 osób. Także super, jesteście fajni. Okej, pakujemy. Piżama, kosmetyczka. I już wiem, czego zapomniałem. Klapek pod prysznic. Ale trudno, weźmiemy te. Te wziąłem po to, żeby tutaj po busie sobie chodzić, bo nie chcę jednak błocić sobie tutaj w środku, ale weźmiemy je do kąpieli. Aha, no i dziękuję oczywiście za prezencik od Paul Ferris, od załogi Paul Ferris. Dostałem tutaj jakieś fajne takie rzeczy. Tutaj jest opaska odblaskowa, notesik, taki komin fajny, super. Paul Ferris długopis, breloczek, łosiu fajny. I to co to jest? Jakaś taka fajna miseczka. Ale nie wiem do czego. A to jest chyba to frisbee, co się rzuca i się łapie. Także bardzo dziękuję.
i pozdrawiam całą załogę tego statku i osoby, które tutaj pracują. Wziąłem kabanosy, wody do picia, pieczywo, baterie do GoPro, chusteczki, nóż i coś do jedzenia. Weźmiemy sobie mięsko od mamy i przecier jabłkowy. Dobra, możemy lecieć. No i oczywiście trzeba zabrać laptopa, no i wezmę chyba jeszcze tą kamerę Sony, gdybym nagrywał po ciemku. A, no i jeszcze przecież bieliznę trzeba zabrać świeżą, bo będziemy tam się kąpać i koszulkę. Koszulka z El Camperos. I teraz, żebym nie zapomniał zgasić Webasto, żeby mi tutaj nie chodziło przez 19 godzin. Także wyłączamy. Dobra, wyłączyło się. Okej, idziemy moi drodzy, już tutaj nikogo nie ma. Chyba jestem ostatni, wziąłem tylko właśnie tą torbę i laptopa, kamerę i lecimy. Także zamykam, stryk. I teraz gdzie trzeba iść? Chyba tam. Tutaj się muszę przecisnąć. Jest trochę ciasno, żebym się tylko nie ubrudził, bo ta ciężarówka jest dosyć brudna. I idziemy. O, myślę, że tutaj. Ej, muszę się tutaj przecisnąć, ale jaja. Ja tu nie przejdę. Może tędy. Trochę więcej miejsca. Tu przejdę. Oj, ciężko, ciężko. Będę cały brudny. Idę dalej. Nie no, muszę tutaj przejść. Wybaczcie, ale muszę iść po ciężarówce, bo inaczej nie przejdę. Okej, jestem. Ale przygoda. Przeszedłem przez cały prom wzdłuż. Jestem na końcu. Masz odkryty do kabin? Zobaczcie, jeszcze wjeżdżają. Pan mówi, że tutaj i niebieskie drzwi, czyli na środku jest wejście. A ja wszystkie te ciężarówki obszedłem dookoła. A trzeba było tam w przodu przejść tylko przez nie. I tymi tutaj drzwiami niebieskimi można dostać się na górę. Naciskamy. Okej, jest winda. Podjedziemy sobie, bo trochę ciężkie. A ja nie wiem, na które piętro w ogóle. Muszę na bilecie sprawdzić. Dobra, jestem. Tutaj jest napisane deck 8, więc klikamy 8. No, a winda dosyć fajna, taka spora. Zobaczcie, nawet masaże z widokiem na morze tutaj są. Tak wyglądają korytarze. Ja mam pokój 461, a tutaj jest 403. Także muszę znowu przez cały statek przejść aż do końca. Także zrobiłem sobie spacerek. Ale fajnie, przynajmniej pozwiedzamy i zaraz będziemy w pokoju. 460, a ja mam 461. Czyli tutaj. Jesteśmy, wkładamy bilet. Otwarte. No i jestem, proszę Państwa, tak wygląda moja kabina. Tutaj mam jeszcze dodatkowe łóżko, zobaczmy. Tak ono wygląda, posłane, pięknie. Jest telewizor, tu pewnie będę spał. Tu mam lusterko, jakieś biureczko. No i oczywiście łazienka. Łazienka wygląda tak, jest prysznic, także fajnie. Można płynąć. I to jest właśnie na bilecie ta kabina trzyosobowa z oknem plus. Czyli to jest to okno plus, czyli nie wiem, czy jest większe, czy ładniejsze, czy z widokiem jakimś ładnym. Ale właśnie tak wygląda ta kabina, gdybyście ją wybrali na stronie, to Wam pokazuję, że tak ona wygląda. Dobrze, że wziąłem sobie klapki, trochę mi nogi odpoczną, ponieważ nie wziąłem sobie niskich butów, tylko takie właśnie zimowe na ten Nordkap. I to jest mój błąd, bo gdybym chciał, żeby nogi mi odpoczęły, to się nie da, ale na szczęście mam klapki, także po promie będę chodził w klapkach i to jest fajne. Wziąłem ładowarkę, od razu ładujemy telefon. Coś czuję, że jest na wykończeniu. Niestety nie ma prądu chyba w tych gniazdkach. A nie, jest, 84. Dobra, 17:15, za 45 minut odpływamy, a telefon się ładuje. Pokażę Wam teraz, jaki jest piękny widok z tego okna, tylko może przejdę na sonówkę, wtedy będzie lepiej widać w ciemnościach. Okej, gaszę światło. I dzieje się magia. Zobaczcie. Cały port. No niestety okno jest z boku. Niestety nie uda mi się nagrać, jak wypływamy z portu, ale ustawię tutaj kamerę i najwyżej będziemy obserwować, co się dzieje z boku statku.
Postawiłem tutaj kamerę w taki sposób, niestety nie mam statywu, ale chciałem timelapsa nagrać, jak będziemy odpływać, także wrócimy tutaj za 40 minut. A tymczasem zobaczcie, tu są takie ulotki i na tym statku jest tak, restauracja, Sea Glass Cafe, klub nocny, Piper's Pub, piano bar, kafeteria, grill bar, sklep, kasyno i masaże. Także jak widzicie, pełen atrakcji. Szanowni Państwo, serdecznie witamy na pokładzie naszego promu. Mamy nadzieję, że rejs przez Bałtyk upłynie Państwu w miłej i przyjemnej atmosferze. Dziękuję bardzo. Dobrze, no to słuchajcie, jest od 8 do 10.30 i potem od 16.30 do 22.30. Czyli już jest restauracja czynna, możemy iść coś zjeść. Powiem Wam jeszcze, że teraz poznałem chłopaków, jak czekaliśmy w kolejce na prom, no i zaprosili mnie na piwo, także za chwilę wychodzę do ich kabiny. No i tam, czy tam do pubu pójdziemy, nie wiem jeszcze gdzie, ale po prostu nie będę nagrywał przez chwilkę, bo sobie piwko wypijemy z chłopakami. No, ale teraz idę do restauracji, zobaczymy co tam mają, może coś sobie kupię na kolację, także biorę tylko mój bilet i wychodzimy. Tutaj mamy restaurację, zobaczcie, jest nawet menu. Takie są ceny, to możecie sobie zatrzymać film i zobaczyć. A ja wchodzę i coś sobie zamówimy. Aha, to jest menu śniadaniowe, a to jest menu kolacyjne. Tutaj jest karkóweczka, kotlet schabowy za 49, frytki za 11. No i takie są ceny. No i zobaczcie jak pięknie, za 49 zł macie fileta z kurczaka, frytki i taką suróweczkę. I jemy w takiej pięknej restauracji. Dobra, nagrywamy, jesteśmy co tutaj fajno. Z chłopakami. No to nagrywamy. Możecie kogoś pozdrowić, jak chcecie. Możemy pozdrowić? Pozdrawiamy cały Żarłów, bynajmniej ode mnie. A. I Bydgoszczy, zbyt dużo ludzi pozdrawiam. Wrocław i Gdynia. I Owsiaka. Nagrywamy z chłopakami, pijemy właśnie nie, piwo. Dzisiaj spoko, normalnie. Tak. Chcecie kogoś pozdrowić? Tak, pozdrawiamy cały Żarów. I cały Dolny Śląsk. I my nie pijemy. No, tutaj, Wrocław, Gdynia. Bydgoszcz. Pozdrawiamy Dolny Śląsk i Kamila. Dziękuję. Jest okej. Okay. No. Obserwujcie chłopaka. Nagrywa się, no. Nagrywa się, dobra. Do następnego. Spoko. Mam nadzieję, że nie narobiliśmy ci obciachu. Nie, jest fajnie. Tak się płynie na polskim promie. No, jest fajnie, także polecamy. Siedzimy sobie z chłopakami, jak widzieliście, ale przyszedłem tutaj do mojej kajuty, żeby wyłączyć aparat. Także teraz zobaczycie sobie, jak wypływamy z portu w przyspieszonym tempie. Ale przy okazji powiem Wam, że tak buja, że to jest szok. Zobaczcie na tą zasłonę. Tak buja statkiem. Jak ja tutaj szedłem, to ledwo się utrzymałem na nogach. No ale powiem Wam, że tego sztormu nie ma, co zapowiadali. Także płyniemy w miarę normalnie. Trochę buja, ale na szczęście tej burzy nie ma i da się płynąć. Położyłem jeszcze butelkę, żebyście zobaczyli, jak tutaj ten poziom ciągle się zmienia. Raz w prawo, raz w lewo. Jest godzina 22, ja już jestem w kabinie. Spotkanie z kolegami się skończyło. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, których poznałem. Powiem Wam, że mi się odezwała choroba morska i niezbyt dobrze się czuję, dlatego muszę się teraz położyć. I chyba najlepiej zasnę, bo naprawdę bardzo buja. Jeszcze mam kabinę na dziobie, więc ciągle słyszę takie uderzenia w fale. Ale tak jak mówię, niezbyt dobrze się czuję, także pożegnam się z Wami. Trzymajcie się, do następnego filmu. Cześć!